Witajcie moi mili, to ja Onkel Jork na naszej mapie Nordfriesisch Marsch. No oczywiście nie na zapisie, na jakim gramy normalnie, ale na mapie. Stoimy przy owcach. Jak widać, owce dają na nowej wersji, bo jest już od czwartku nowa wersja. Dają mleko, tu jest wmontowany zbiornik na mleko. No. Ani tego nie cofna. Ale tu jest maska śniegową nieściągnięta. No dobra. Stoi w śniegu. Mleko to się przynajmniej chłodzi. Tu już jest wszystko w śniegu, czyli coś że jest majścią, bo ja to robię. Easy Development Control. Także coś tu jest. Coś poszło nie tak. Tu nawet w środku jest, a na dachu. O, na dachu nie ma śniegu. Normalnie nie ma nikaj w wolnym śniegu, a tu coś poszło nie tak, więc nieważne, nie przejmuję się tym, bo nie to to jest, jest tak, owce dają mleko, są nowe produkcje, może zaczniemy tu punkty skupu, jest budowa sprzedaży materiałów różnych, takich jak meble, piasek, żwir, cement, kostka brukową, ziemia, jeszcze tam jakieś inne te. Jest McDonald's, tu idzie sprzedać oczywiście wybory, wyroby, znaczy się spożywcze, jakiś majonez, olej, jajka, sałata, jabłka. Wszystko widać jak tu leci, mięsne soki. O, nawet tu jest Crushed Ice do sprzedania. Także to są... to, teraz spróbujmy znaleźć te fabryki, które dochodziły. To nie, bo to jest Distillery, to nie, to Ice Cream to już było. Fish Fabric to było. Animal Feed Factory to było na 100%, Vegetable Factory było, Grind Factory było, Glass Factory było, to jest Lumberjack to było, to już było, bo to jest węgiel drzewny, Cheese Factory było, ale tu dochodzi. Jest aktualizacja na Cheese Factory i na pewno jest droższe. Mleko kozie idzie robić. Lime Factory było, potato, ketchup, mayo, gravel. Malt Factory to było. Jam Factory to było. Grind Mill było. Molkeraj dochodzi mleko kozie i homogenizowane mleko kozie i serek, znaczy jogurt wieloowocowy. Także trzeba dowieźć owoce. Będziemy tam robić w którymś z odcinków nudel to było oil mill. Pellet, rafinery, sawmill, butcher, textil, carpenter, co ja teraz tego nie znajdę? Pulp mill,
Cement Fabric, Sugar Mill. No nie żartujcie, że ja tego nie znajdę teraz. Muszę wszystkie fabryki po kolei. Pulp Mill to jest workshop. Carpenter to są meble i to wszystko. Textile to jest. Separator to ni, butter to też ni. Sawmill to jest startak. Seed Factory, sugar bed. Rafineria to jest rafineria. To jest flansen, czyli pellet factory to było. Oil mill, czyli fabryka oleju to na pewno było. Makaron był. To jest wyciskarka, to było, to pokazywał. Grind mill, czyli to jest młyn. To jest produkcja dżemu. Produkcja zacieru do piwa. O, Fod Factory. To jest jedno nowy. Tu są trzy produkty. Pizza. Coś tam jeszcze. Labor, komposter. Co to jeszcze było za jedna produkcja? Gravel, ketchup, mayo, zenft, potato, lime, cheese factory, to jest sklepik. To jest węgiel drzewny. Klas, grind factory. A to, bo to jest ten Getreide Fabrik. To też doszło i tu trzeba właśnie uważać, bo tak jak teraz to widać, tu są dwa wjazdy i są podzielone triggery do statku, czyli jest te grind factory i tamto. Co tam było przed tym? O, tu się auto zatrzymało. Chyba go stopnął. Dobra, a bo ja tu stoję. To jest tyle z faktory. To jest tego na mało zmiana jest na KS14. Aha, tu nie mam. To nie ten save. Tu nie ma za stary safe, to jest, żeby tu był centralny lager. Ale to wam na filmie pokażę, bo do centralnego dochodzi tablica, więc tam ci co grają na multi albo na serwerze dedykowanym, to trzeba zwrócić uwagę, jak tam będzie ustawienie tablicy, bo po przeciwnej. Na przeciwległej ścianie już jest jedna tablica dołożona. Tam może zmieniać, tam jakieś tam poprawki na mapie, kaj tam ktoś coś miał, niby nie tak, to są porobione. I ogólnie rzecz biorąc, no to jedynie dostały owce, dostały mleko, ale to jest tylko i wyłącznie w owczarniach z marsz dedykowanych do mapy. Nie w oryginalnych. I to tak tyle z nowości na terenie mapy. A teraz się przenieśmy tu. Też mamy oczywiście na ziemi śniegu kupa, ale to nieważne. Nie to było. Nie to jest po prostu celem tego odcinka. Tylko to, co już powiedziałem. Czyli, że jest nowa wersja mapy, są my na wersji 3.8, mapa, produkcje i modpack trzeba na nowo pobrać, wgrać i można grać. Nie trzeba nowego save'a.
Ups, tu mam mocka śniega. Jest na maksymalnie śnieg ustawiony. A mi chodziło głównie o... O to właśnie. Ze względu, że są święta Bożego Narodzenia, także przy choince, trzech królach i betlejce, która jest trochę w śniegu utopioną, no ale trudno. Życzę wam zdrowych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, wytrwałości w grze, oby wam nie robiły psikusa komputery, żebyście wytrwali na oglądaniu mnie, byli zadowoleni, oby mi się to wychodziło coraz to lepiej zamiast coraz to gorzej. No i jeszcze raz na zdrowych, radosnych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Niech się spotykamy dalej w tym gronie, co my są, a może i w większym, o ile się zwiększy ich grono. I miejmy nadzieję, że będzie wszystko pięknie, ładnie, elegancko. Jak widać, na chałupie został śnieg, na szopie nie ma. Ale to jest mało ważne. Najważniejsze jest tu choinka, parę ozdóbek i mamy święta. Ta, że to będzie przed jeszcze gwiazdką, to wymarzonych prezentów. Także z tego miejsca dziękuję wam dzisiaj serdecznie za ten krótki odcinek i jeszcze raz zdrowych, wesołych, radosnych świąt. Trzymajcie się i do spotkania w następnych odcinkach regularnych na Nordfriesisch Marsch i na Zielonce. Także ciao!